powiem wam, moi drodzy, że dzisiaj straszny upał. Na szczęście te chmurki przykryły to słońce. Na razie jakieś mikro giga założę z małą tantą, myślę, może to odpali. Tutaj pod brzegiem coś się działo, jakiś fajny, grubszy okoń wyszedł. No nic, biorę się za zbrojenie i za wędkowanie. Zobaczcie, drodzy moi, jaka za mną burza. Aż tęcza wyszła, błyskawice tam, normalnie aż zgroza. Całe zachmurzone, mam nadzieję, że tu nie przyjdzie. Jakieś okonie uda się złowić pod wieczór. Na razie ta pogoda naprawdę nie za bardzo, duszno, ciepło. Jakieś tam pojedyncze wyjścia okoni. No nic, łowię dalej, może uda się coś złowić. Zaczęło się, ale pod sam wieczór biorą, no. Jeszcze tak trzeba kusić. No, coś się zaczyna dziać. Ale to jeszcze nie jest to, te okonie nie są na jakimś super ubraniu. To powinny być strzały jak nic. To takie delikatne. Jak jakiś tam podejdzie, to weźnie. Wychodzą fajnie za tym, jak się trafi. Spróbuję bardziej z dna. Tak nie będę za bardzo w miejscu próbował. One tam dalej chodzą. Tak delikatnie biorę. Ale maluszki biorą. No to teraz już prawie pod wieczór jest. Słońce za lasem. Zobaczymy, czy teraz te okonie odpalą. Coś się tu już zaczyna dziać. Mam nadzieję, że będą chciały brać. Ultralajcik. Mała taka gumeczka, zobaczcie. I na to będę próbował. Jest. Widziałeś? Dobrze. Ten to był już fajny. O, ojciec, pa.
Zobacz. Ojciec. Czy wieczorne łowienie opani. Tak, na wieczór. Następny. Ciekawe, czy jeszcze będę chciał brać. Bardzo delikatnie biorą jiga. Są bardzo delikatne.
a tych dużych jak na lekarstwo. No coś się dzieje, coś się chce dziać. Oj, oj, oj. Ten był fajny. Ale brawo. Najwyższy czas zmienić, bo już ta gumka jest zjechana. A jeszcze chyba. Jeszcze coś złowię na nią. O, proszę, gorą. Szalenie. O, jest. O. Paliły. Paliły na dobre. Zobaczcie, nie wiem czy będzie widać, ale chyba nie, no tyle tego konia tu pływa, ale nie za duże. Może tam z daleka jakiś większy spróbuję złowić. Dobra, zmienimy. Damy inną gumkę. Dzień szybko ucieka. Cukierki trzeba wyciągnąć. Sprawdzimy teraz na białą. Tak. Może na tą białą będę chciał brać. Oj. Czerwoną były efekty. To jest biała. Już jest. Patrzcie. I to fajne. O! Taki. Jest, jest, o, lepszy, pa. Jest, spadł. Ale fajny był. Jeszcze się poplątało. Mało to. Ale rybę mam. Ojciec podbiera mi się wszedł. Krzyż. Ej. 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 Podbierać ma? Czy mi nie dasz?
Ale okno licho. Ten to już bykon. Nie wiem, czy to będzie widać. Bo teraz światła nie ma, taki okno, zobaczcie. Jaki fajny. Piękny. Ten to już kabany. O, wstępny. Spadł. Ja nie mogę, ale akcję. Widziałeś, jakiego miałem fajnego? No, tak delikatnie biorą, że masakra. Jest, następny. Patrz. I później większe biorą. Ale już. No i dzisiaj na ultralighta najwięcej brań. Wziąłem też tą wędkę trochę ciężejszą, bo tu mam jeden od 1 do 6 grama, ale na tą najlżejszą wklejaneczkę z małym jigiem najwięcej tych okoni udało się złowić. No to moi drodzy, ja już kończę dzisiaj te wędkowanie. Już się zabieram do domu. Za mną jeszcze tam trochę nieba widać, ale już około 10. Jakieś tam okonie wydłubałem. Nie było tragedii, na drobne przynęty. Na takiego jiga 3,5 mm, z tamtą 2,5 cm. Najwięcej było brań. Widocznie te okonie jeszcze nie chcą jakichś dużych przynęt. Ładne nawet takie kabany wychodziły, ale nie były za bardzo aktywne. Nie zjeżdżam na zero. Było nawet spoko. Udało się coś fajnego złowić. Teraz tak muszę z wami nagrywać, bo już ciemno. A z wami się żegnam i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.